Przecież cała rzecz polegała na tym, że mogło się wszystko nie udać. Wszystko mogło się zakończyć tragicznie wkroczeniem wojsk sowieckich. Ja miałem bardzo poważne obawy. Uważałem, że to jest bardzo kruche porozumienie, że za nami, zwłaszcza potem jak do wyborów doszło i był jednak to wielki triumf nasz był te wybory, że to nasze zwycięstwo jest papierowe. To znaczy za nami są kartki wyborcze, a oni mają w ręku wojsko. Pragnieniem głównym było przejść przez ten okres tak, żeby na trwale w Polsce zagościł system demokratyczny, żebyśmy byli wolnym państwem. To było najważniejsze pragnienie. Wałęsa zaproponował mnie prowadzenie Senatu. No ja powiedziałem, że owszem, to jest możliwe, panie Lechu, ale sądzę, że lepszy byłby profesor Stelmachowski, dlatego że nie tylko, że ma dobrze uporządkowane w głowie, ale jest, tak powiem, sprawnym organizatorem, ma dość duży autorytet. Ja jestem działaczem związkowym, a on jest wybitnym prawnikiem, a takiego raczej potrzeba nam jest. Dla mnie miarą takiego symbolu, pięknego symbolu, to było powieszenie przez Zbyszka Romaszewskiego orła w koronie. Myśleliśmy o tym wszystkim z pewnym patosem, jaki towarzyszy zawsze jakim rzeczom ważnym. Dla nas bardzo ważne było na przykład to, żeby orzeł miał koronę, bo to było przywrócenie godności. Coś najbardziej pięknego. Pięknego dlatego, że to była inicjatywa Senatu, która natychmiast wpuściła Polskę na drogi demokracji. Myśmy wykorzystali w dziedzinie samorządu 5 minut historyczne, dokładnie które były. Fakt, że w tej chwili samorząd działa, że jest tak jak jest, no to był wtedy początek i wzięliśmy się za to natychmiast, prawda? Senat tworzył wizerunek nowej polityki zagranicznej Polski. Inne kraje podobne do Polski, z bloku, prawda, socjalistycznego, te kraje rwały się ku niepodległości. I myśmy byli pierwsi. Bardzo ważną, bardzo istotną rolę i bardzo cenną, może niedocenianą działalnością Senatu było przygotowanie projektu Konstytucji. Myśmy tworzyli te ustawy, dyskutowali, przedstawiali argumentację, że tak, ale nie tak, tylko tak. To była rzeczywiście merytoryczna dyskusja. Konkretne zadanie, to był mój program, żeby zmienić prawo, żeby prawo chroniło człowieka, żeby było sprawiedliwe. Chcieliśmy wreszcie coś zrobić dla Polski. To dzisiaj głupio brzmi, bo mówić, zrobić coś dla Polski, to śmiesznie brzmi czasami, prawda? Ale wtedy mieliśmy takie wrażenie. I chyba udało nam się troszkę zrobić.